Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek Subnautiki, jak zresztą sami widzicie. I dzisiaj podejmiemy się kolejnej próby popłynięcia do Aurory. Ale zanim to, chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że jestem troszeczkę chory i nic nie za bardzo nie jestem w stanie obecnie na to poradzić. Zaraz, musimy znaleźć w ogóle, gdzie jest Aurora. Ona jest chyba dokładnie z drugiej strony, bo ja płynąłem od Aurory, a teraz chciałbym popłynąć do Aurory. Swoją drogą, odkryłem, znaczy na Wikipedii tak pisało, na Wikipedii tej takiej subnautikowej pisało, że obecnie ten wielki stwór, który tam mnie zaatakował ostatnio i zjadł, nie jest w stanie uszkodzić naszego statku, tego naszego właśnie okrętu podwodnego. Więc jeżeli nie jest w stanie go uszkodzić, to ja tam po prostu płynę jeszcze raz i chcę zdobyć rzeczy, które tam są. Chciałbym już wejść do wnętrza statku, nie tyle operować po jakichś skrzynkach, które są gdzieś tam blisko. Co chciałbym po prostu zwiedzić sam statek. Chciałbym zwiedzić wnętrze tego statku. To jest ciężko, jak widzę, opłynąć. Zaraz, którą stronę ja powinienem wykręcać? O, tak powinienem wykręcać. Dobra, spotkamy się właściwie na miejscu, bo to dopłynięcie pewnie potrwa troszeczkę. Strasznie płytko jest tutaj i przez to ciężko jest właśnie przepłynąć. Jesteśmy w miarę blisko statku. Najgorsze jest to, że nie do końca wiem, z której strony powinienem popłynąć, żeby dotrzeć do wnętrza statku. Bo to jest tak, że możemy popłynąć z różnych stron. Możemy od kadłuba popłynąć, czy od przodu właśnie, możemy od tyłu, od silników. Ja chętnie bym popłynął, tylko że problem polega na tym, że nie do końca jestem pewien, czy tam nie zjedzą nas potwory. Na razie chciałbym popłynąć od frontu, tak jak popłynąłem ostatnim razem, tylko dopłynąć nieco dalej. Weźmiemy mojego Simota i będę starał się dosyć szybko i sprawnie pływać, żeby czasami nas nic nie zabiło, bo to jest dosyć ciężko, jak sami zresztą wiecie, bo pojawiają się te stwory. Ja miałem w ogóle jakiegoś mistycznego pecha, że pojawiły mi się dwa takie stwory. To jest po prostu chyba niemożliwe, ale mi oczywiście u mnie co niemożliwe staje się możliwe, jeżeli chodzi o beznadziejne sytuacje. No ale cóż, mamy, widzę, niestety niedobór żarcia, no ale mam nadzieję, że to jakoś to przeżyjemy, bo nie chciałbym, żebyśmy zginęli przez to, no ale tam spokojnie, na razie nie ma się co za bardzo emocjonować. Okej, od której strony może być tutaj wejście? Strzelam, że od tamtej strony. W ogóle mam już tylko power 19%, to jest beznadzieja, czyli coś czuję, że utkniemy tym tym cyklopem tutaj, no ale trudno, dobra, popłyniemy od frontu, bo tutaj widzę, że tam od frontu widzę, że jest zepsuty szkielet, więc coś czuję, że będzie można po prostu tam wpłynąć. Jak zaraz słyszymy ryk, to będziemy wiedzieli, co się zaraz stanie. Najgorsze jest to, że umrze mi właśnie zaraz ten cyklop, bo on ma 16% teraz baterii, więc coś czuję, że będzie trzeba zamienić power cellę, a ja obecnie, o, tam już płynie gnojek, ja obecnie nie jestem za bardzo w stanie wymienić tych power celli. Już dwa są, zobaczcie, one w ogóle... To jest straszne, ile ich się pojawia, bo co chwila są jakieś nowe te stwory. Ja za bardzo nie jestem w stanie przeżyć. Jak mam przeżyć, jeżeli się zaraz pi 10? To jest niemożliwe po prostu. No ale dobra, no podpłyniemy jakoś od przodu, może jakoś się uda, no miejmy nadzieję. Bo wiem, że... No to już jest blisko. Wiem, że tego... Mogę go staranować co najwyżej. Cześć, kolego. No, obecnie, jak widzicie, nie jest w stanie za bardzo mnie uszkodzić i chyba nawet mnie nie targetuje, kiedy jestem... O Jezus, jak mnie obrócił. Kiedy jestem w tym cyklopie. On nie jest w stanie go uszkodzić jakkolwiek, więc miejmy nadzieję. Teraz, co tam jest? Bo tam widzę jakieś światełka. Co to jest? Chciałem tam wpłynąć, tylko oczywiście zapomniałem, jak się spływa na dół. Dobra, nieważne. Co jest? On mnie dalej popycha? Ten stwór mnie popycha! Naprawdę mnie dalej popycha? Dobra, już możemy płynąć. Dlatego nie mogłem się zatapiać, bo mnie popychał gnojek. No dobra, miejmy nadzieję, że już przestał mnie targetować i możemy sobie spokojnie płynąć, ale z tego, co widzę, tak jest. Więc miejmy nadzieję, że od tego tyłu będzie się dało wejść. Z tego, co słyszałem, również za wyspą, a czy za... No i zdradziłem. Za statkiem jest wyspa, którą chciałbym również zwiedzić. To już widziałem od dawna, ona jest chyba już od dłuższego czasu tam, ale do tej pory jakoś nie zabierałem za to, żeby się tam dostać. Okej, tutaj widzę, że jest i są faktycznie dziury w tym statku, więc wpłyńmy... Co tam tak? Tam coś tak plumka dziwnie. A, bo to spadają te części. Dobra, spróbujemy wpłynąć od, po prostu od zewnątrz kompletnie. Coś czuję, że tam wejście nie będzie trudne, tylko najbardziej boję się tego, że tam są oczywiście jakieś nieznane stwory, które będą mnie maltretować. To jest bardzo prawdopodobne i niestety coś czuję, że tak się właśnie stanie, jak już tam dopłyniemy. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak tragicznie. Więc wpłyńmy po prostu tam do środka i zobaczymy. Dobra, power 1%. Zaraz mi się wyłączy, czyli generalnie jesteśmy w dupie, ale na szczęście udało nam się odpłynąć już od tych stworów. Więc jak sądzę... Co jest? Co tak się trzęsie? Więc jak sądzę, starczy nam dosłownie na dopłynięcie tutaj, a potem już będziemy musieli uciekać stąd z Simotem. No ale dobra, z tego co widzę, to da się tutaj spokojnie wpłynąć, nawet bez tego. Nawet bez naszego ukochanego stwora. Miejmy nadzieję, że nie będą tam jakieś przerażające stwory, ale tam chyba jest jakieś wejście. Więc dobra, zatrzymajmy nasz statek tutaj, ja go już wyłączam. Musimy się w takim razie stąd... Boże, wszystko się trzęsie. Musimy się w takim razie stąd wydostać. Najlepiej tym wolałbym górnym wyjściem jakimś wyjść. Da się wyjść jakimś górnym wyjściem? Dobra, nieważne. Płyniemy. Zaraz będziemy na lądzie, bo tutaj jest, zobaczcie, od razu jest tutaj ląd. Są jakieś takie pajączki małe, które mam nadzieję, że nie chcą mi uszkodzić. Chcą? Chyba że chcą, no ale dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy na powierzchni, kochani, jesteśmy na powierzchni, czyli jest całkiem dobrze. Zaraz będziemy mogli zdobywać jakieś pierwsze skrzynki.
Właśnie no, zrobimy to teraz, bo tutaj są jakieś skrzynki. Dobra, otwórzmy tą kratę, co to jest? Signal. Nie wiem, co to jest za signal, no ale chętnie to wezmę, bo nie wiem, co to jest. Być może da się tego użyć właśnie na naszym statku. Myślę, że tak się właśnie da, więc zaraz tego użyjemy na naszym statku. To się wszystko trzęsie tak strasznie. Co to są za pająki? Teraz, może ja go zatrzymam w tej bańce. Niech on sobie tutaj stoi. Gdzie on jest? Nie zatrzymał się w bańce? Nie, jest w bańce, dobra. Okej, to idziemy dalej. Idziemy dalej. Ciekawy jestem właśnie tego statku, bo ciekawy jestem, na ile jest on wykończony. W sensie, na ile ten interior jest gotowy po prostu, że można po nim normalnie łazić. To jest dosyć ciekawa. Ciągle słyszę te... Boże, te pająki są trochę creepy. Nie wiem, czy one chcą mi coś zrobić, nie wiem. O, to jest dezynfekowana woda. Dobra, to mi się też przyda, chociaż bardziej wolałbym jakieś żarcie, ale myślę, że zaraz żarcie jakieś również tu znajdę. Więc nie powinno być większego problemu. Okej, gdzie jest wejście na sam pokład? Myślę, że powinno być tu jakieś wejście na pokład. Bo widzę, że na razie nie ma. Na razie łażę i nie widzę żadnego wejścia na pokład, a powinno jakieś być. No, nie gadajcie, że to jest po prostu takie wyryte. A tam jest chyba coś, tam widzę jakieś drzwiczki? Nie wiem, przejdziemy, zobaczymy. Może coś uda się po prostu znaleźć, bo na razie nie widzę żadnego przejścia po prostu na statek. Myślałem, że gdzieś w ścianie będzie można po prostu normalnie wejść. Jak widzę, że na razie nie ma takiego przejścia, więc coś czuję, że będziemy musieli popłynąć po prostu inną drogą. No nie wiem, nie wiem. Wydawało mi się, że właśnie od tyłu będę w stanie spokojnie tutaj sobie jakoś wejść. No jak na razie wszystko wskazuje na to, że nie za bardzo. No chyba, że uda się wejść jakoś... A, spróbujemy. Ała! Ła, te spadające rzeczy mogą nas uszkodzić, nawet nie wiedziałem, dobra. Chyba, że uda nam się właśnie jakoś pod tutaj, o, w tym miejscu, będzie jakieś przejście. O, jest, jakaś kładka, zobaczcie. No dobra, to idźmy tą kładką w takim razie. Sam jestem ciekawy, co tam, do czego nas ta kładka doprowadzi. Chyba tam... A! O! Zobaczcie, do wnętrza statku! Czyli jednak da się wejść do środka, tego co prawda nie mogę otworzyć, szkoda. No dobra, to idziemy dalej. To coś zbugowało. Ale tam jest, widzę, kolejna skrzynka. Widzę, że lód tu będzie całkiem sporo, więc o to nie trzeba się za bardzo martwić. Znowu signal. No ciekawe, ciekawe. Signal mi się nie wiem do czego jeszcze przyda, ale pewnie się do czegoś ciekawego przyda. No zobaczcie, to jest jakiś terminal, który jest zamknięty i możemy wejść. Jesteśmy w środku Aurory, kochani, jesteśmy w środku Aurory, czyli statku, który chciałem zwiedzić od dawna. To jest coś niesamowitego, ale chętnie zobaczę właśnie jak to wygląda od wewnątrz. Widzę, że jest strasznie zniszczone, ale coś czuję, że gdyby się mocno człowiek postarał, to by to naprawił. Więc myślę, że nie ma takiej tragedii. Dobra, schodzimy tam. O! Schodzimy do wody teraz? A ja wolałbym tak nie schodzić do wody, no ale zaraz zobaczymy, co tam jest. Właśnie, ciekawe, do czego jest ten signal. A nie, zobaczcie, tam jest przejście, to jest tylko taki kawałek, że tak powiem, zamoczymy lekko dupkę i już będziemy wychodzili. To dobrze, to dobrze. Bo nie chciałbym kompletnie... Au! Co? Au! Podjarał mnie. A nie, po prostu jestem głodny. Naprawdę jestem głodny i teraz nie jestem za bardzo w stanie cokolwiek zjeść. No dobra, to idziemy. Tyle, na ile nam starczy, to będziemy sobie tutaj łazić, no ale coś czuję, że długo to nie potrwa. Co to tutaj jest? Power Upgrade Module. O, ciekawe. Może będziemy mogli coś sobie upgrade'ować. Strasznie mnie boli, więc zaraz się skończy nasza piękna przygoda w statku. Dlaczego ja zawsze muszę być do czegoś nieprzygotowany? Tutaj oczywiście muszę cierpieć przez to, że jestem głodny. To jest jakiś dramat kompletny. No ale dobra, idźmy w takim razie dalej. Gdzie jest w ogóle... Tam jest mój cyklop? Tam jest, ciekawe. Myślałem, że on jest z innej strony. A to się da zejść też niżej, widziałem. Czy to jest zejście do wody? Niestety tak. Szkoda, szkoda. No dobra, trudno. W takim razie z tego co widzę za wiele, już więcej nie jestem w stanie zwiedzić. Musiałbym wskoczyć do wody. Coś czuję, że wskoczenie do wody nie byłoby zbyt dobrym pomysłem. Ale już wskoczmy. Najwyżej nas zeżre jakiś stworek. Ale nic tu nie pływa, co ciekawe. Myślałem, że coś tu będzie konkretnego pływać. Co ciekawe, nic nie pływa, więc jest całkiem dobrze. Znaczy tu są jakieś też drabinki. Tu jest, widzę, załamana... O! Dobra. Czyli zginęliśmy. You died and lost some stuff. Generalnie nie wiem, z której strony jesteśmy. Aha, tam jest nasz ten. No dobra, trudno. Zwiedziliśmy troszeczkę, więc i tak jestem całkiem zadowolony z tego wszystkiego. Widzieliście, jak wygląda w środku Aurora, więc jest całkiem fajnie. Zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Sorry, że takie krótkie, no ale jak wiecie, jestem dzisiaj troszeczkę chory, więc po prostu nie zamierzam się męczyć przez cały czas. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i na razie.